Dzień dobry. Dziś się zrelaksujemy, mam nadzieję. Na szczęście w tym upale się zaczyna robić lekki wiatr, więc nie jest tak dramatycznie. Przynajmniej im wyżej, tak powinno być teoretycznie oczywiście, ale w praktyce się okaże. Zaraz wbijamy w las i robimy biwak. Dzisiaj w końcu, ale jest całkiem przyjemnie. No proszę, na gorącym uczynku. No i na szczycie, no w zasadzie prawie. Gdyby nie to, co ci panowie robili tam trochę niżej akurat teraz, szlibyśmy pod drzewami, byłoby przyjemniej, ale tak to właśnie teraz wygląda. Mamy młodnik, mamy tu młodnik, no i pełne słońce nad głową. Ale żeby nie było, tam Czesi też naparzają buldożerami. Dziś spróbujemy czegoś nowego, a konkretnie takich zawiesi od Bushmana. Ciekawe, czy to jest lepsze od moich standardowych zawiesi, których wcześniej używałem. W zestawie widzę, są jeszcze karabinczyki, takie jakich używam, tylko że pomarańczowe. Dziś też postanowiłem przekonać się do łupi slingów. Dlaczego? Bo pozwala to zamocować nam ten hamak troszkę bardziej elastycznie. Przeważnie używałem tych zawiesi, bo są dość długie. Zatem jak ten setup wygląda? Tutaj wygląda dość standardowo. Skróciłem go w ten sposób. Nic nadzwyczajnego. Łupi sling. Tu drzewo mamy cieńsze, w związku z czym byłem w stanie to owinąć. Też sobie to skróciłem trochę. Tyle, ile było trzeba. Łupi sling załatwił resztę. Łupi sling jest o tyle fajny, że aby go skrócić, możemy to zrobić łatwo ręką, wydłużyć. Żeby go skrócić, robimy analogicznie w drugą stronę. Natomiast sam się nie rozciąga, ponieważ ta zewnętrzna, ten zewnętrzny oplot pod wpływem siły właśnie poprzecznej zaciąga się na tej wewnętrznej lince i się klinuje. Drugą rzeczą, też od Bushmana, którą chciałem sprawdzić, niestety nie pada, jest pokrowiec przeciwdeszczowy, ale nie tylko. Pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak, który teoretycznie zakładamy na plecak, zaciągamy te boczne linki, tutaj są takie ściągacze, to wszystko jest w porządku. Tutaj widać, że jest to nieprzemakalne, aczkolwiek nie o to mi dzisiaj chodzi, ponieważ nie pada, a chodzi mi o te małe kieszonki, które mamy po obu stronach, w których znajdują się takie w bushmanowym stylu kolorowe linki pętelką. I co ja z tym zrobię? I to jest hamak na nasz ekwipunek, czyli mamy w zasadzie osłonę przeciwdeszczową, jeżeli pada,
Natomiast jeżeli nie pada, czy też po prostu biwakujemy, podwieszamy go pod hamak, jest w powietrzu, także jeżeli będzie deszcz padał, nie zmoknie nam, nie musimy go podwieszać przy pomocy parakordów, po prostu mamy osłonę przeciwdeszczową, którą możemy podwiesić pod hamakiem i w ten sposób zabezpieczyć nasz sprzęt. I tu Bushman jeszcze dodatkowo zrobił taki patent, że ten pokrowiec z naszej osłony przeciwdeszczowej ma taki haczyk, który możemy sobie podczepić pod nasz hamak i wsadzić tu małą butelkę, albo po prostu mamy pokrowiec na coś, co będzie nam tutaj wisiało, będziemy mieć to pod ręką. To też jest całkiem w porządku. Przynajmniej tak mi się wydaje, jak to się będzie sprawdzać, zobaczymy. Na razie plecak wisi. Z tego, co widziałem w opisie, to chyba udźwig tego wynalazka to jest do 150 kg. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Wygląda to solidnie. Te plasticzki się same zaciskują, także możemy sobie też wyregulować długość tych linek. I to też jest całkiem w porządku. Podłączyłem to pod naszą konstrukcję, jeżeli chodzi o pod konstrukcję hamakową, także to pracuje razem i ten patent wiszący pod hamakiem wydaje mi się świetnym pomysłem. Oczywiście można to rozwiązać na co najmniej kilka sposobów, na przykład podwieszając sobie plecak na parakordach i też będzie w porządku, natomiast osłonę przeciwdeszczową i tak jakąś potrzebujemy, więc mamy tutaj taką, która pełni dwie role zupełnie przypadkiem. Ale nie jest tak, że Bushman robi same super rzeczy. Ta do tego hamaka Moskitiera wyszła, że jest dość słaba, ale o tym filmu nie zrobiłem i chyba to muszę nadrobić. Natomiast to rozwiązanie wydaje się całkiem niezłe. O hamaku było już w tym filmie. Pierwszy dzień był bardzo ciekawy. Na rozruch postanowiliśmy sobie wystartować na mały szlak. Oczywiście wyszło jak wyszło. Dzień dobry. Dziś kierunek twierdza... Jak ta twierdza się nazywała? Zasadniczo na razie obchodzimy górę, a potem będziemy szukać szlaku, który schodzi tamtą stronę. Zobaczymy, gdzie nas dzisiaj nogi poniosą. I co tu w ogóle jest? Nigdy tu nie byłem. Ale jest stromo. Droga się skończyła. No. Wychodzi, że trawersujemy jednak. Tam jest wąwóz. Tam powinna być ścieżka wzdłuż strumyka, przynajmniej go słychać. No, a to już mamy strumyk. Stroma była droga, ale oto nasza nagroda. Wyszło jak zwykle. Idziemy. Paszczami. Na kolejny z kolei wybraliśmy się na masyw Góry Ślęży. To też był lekki szlak, przynajmniej w teorii. Jak go planowałem, wychodziło na to, że to jest prosty, mały szlak. Mała górka, 11 km. Wyszło jak wyszło, oczywiście. Masyw Góry Ślęży. Tu jesteśmy dziś. Jakoś nas tu nie przywiało nigdy.
dość ciekawe miejsce, przynajmniej w teorii. Czy coś straciliśmy, okaże się właśnie dzisiaj. Miejsce zasadniczo, z tego co widziałem, to bardziej archeologiczne. Na razie tak troszkę jak na mój gust, zbyt cywilizowana ta droga. Ale wszystko się jeszcze może zmienić. Zobaczymy za jakiś czas. Trasę zaplanowałem tak, że idziemy na razie dookoła góry. Potem gdzieś w którymś momencie wejdziemy na górę. Zobaczymy co tam jest. Raczej na chwilę, bo zakładam, że tam pewnie będzie sporo ludzi. Chociaż dziś akurat jest dość mało. Zobaczymy co nas z tego wyjdzie. A potem będziemy wracać jakimś innym szlakiem. Plan naszego szwędania się tutaj też był troszeczkę inny. Myślałem, że będzie chłodniej. A tu przyszły podobno afrykańskie upały. Tak? Nie wiem, jakiś front stamtąd, czy coś takiego. Zrobiło się jak na niemal połowę września wybitnie gorąco. No ale cóż, cóż zrobić? Damy radę. Wracając jeszcze na chwilę do map CZ, to było moje odkrycie w zeszłym roku, że można też przy pomocy tych map nawigować się w samochodzie. I działa to fantastycznie. To znaczy nie odbiega to w żaden sposób od map, które do tego celu przeważnie służą. A to, że można przy pomocy tej aplikacji wyznaczyć sobie taką trasę, jakiś kurs, wyeksportować plik GPX i można go sobie załadować na przykład do Garmina, to też było wiadome, ale łącząc to wszystko w jedno, wyznaczając taką trasę właśnie w tej aplikacji, zapisując ją, mamy ją w telefonie, eksportując do zegarka Garminowego, mamy ją również w zegarku, więc możemy się nawigować zarówno mapą w telefonie, jak również tą w zegarku zamiennie albo równocześnie. Natomiast używając tej samej aplikacji możemy po prostu do tego punktu, gdzie mamy punkt startowy wyznaczony, donawigować się samochodowo. Również offline i to działa w zasadzie bezbłędnie. Nie odbiega to szczególnie od innych aplikacji tego typu. Pokazuje to wszelkie ograniczenia prędkości, pokazuje również wszelkie fotoradary i tak dalej. Ostrzega o przekroczeniu prędkości. W zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Jest to naprawdę w pełni funkcjonalna aplikacja również do tego celu. Ma oczywiście parę niedociągnięć. Czasami ciężko się gdzieś doklikać. Ciężej niż w innych aplikacjach używając samochodu. Natomiast tak szlakowo wydaje mi się, że chyba niczego lepszego jeszcze nie znalazłem. Zwłaszcza jeżeli chodzi o całość, czyli bardzo, czyli spektrum użycia, jakie pokrywa ta aplikacja. W zasadzie nie ma chyba drugiej takiej, której można by używać w zasadzie do wszystkiego. I to skutecznie. O, chyba ta lekka część się kończy. O, misio. I odbijamy w prawo. Na tenże masyw, jak sądzę. Wbijamy na szlak archeologiczny. Bardzo mnie ciekawi, co na szlaku archeologicznym jest takiego archeo. Zobaczymy na mapie CZ. Wydaje mi się, że na zegarku to tego nie zobaczymy. A droga wygląda tak. Według mapy, z tego co widziałem, nic tu się chyba po drodze nam nie objawi, aczkolwiek trzeba obserwować. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego to jest archeologiczny akurat szlak. Ale inna ciekawostka jest taka, że jak to w nawigacji samochodowej również, poszliśmy troszeczkę inaczej i przeliczyło nam ten kurs. W zegarku oczywiście tak się nie stało. Mam cały czas informację, że zboczyliśmy z kursu, ale inną nieco drogą. Wyjdziemy w to samo miejsce za chwilę.
godzina, to już ostatnie 400 metrów mamy do celu, przynajmniej celu na ten szczyt, na który idziemy. Nie powiem, że było lekko, ale nie było też tak źle. Z powrotem będziemy wracać trochę bardziej off-road, bo te szlaki tutaj lepiej mi podchodzić niż schodzić raczej. Przy okazji zahaczymy jeszcze o jakąś grotę, przynajmniej tak wytyczałem tę trasę. To tak mi się wydaje, że tak, że coś takiego tam widziałem i może coś jeszcze, nie wiem. Zobaczmy, jak jest na tej górze. Jesteśmy na Ślęży. Starożytny wał kultowy. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Niezbyt widowiskowe, ale ciekawe. Zaraz pod Ślężą mamy tutaj na żółtym szlaku coś takiego, ale my chwilowo idziemy czerwonym. Jedno, co mi się nie podoba w Garminowej nawigacji, w odróżnieniu od map.cz, to właśnie to, że jeżeli mamy wyznaczony kurs, informuje nas tylko o tym, że zeszliśmy z niego. Natomiast nie mamy nawigacji, która nas będzie informować o zakrętach i tak dalej. Co może być dość podchwytliwe, zwłaszcza jeżeli jest gąszcz szlaków, niekiedy trzeba po prostu skręcić. Natomiast w mapach CZ to działa całkiem spoko. Nawet głosowo doceniłbym bardziej, gdybym na nadgarstku miał informację, że mam skręcić. I niniejszym skończył nam się szlak i zaczęliśmy off-road. Czyli to, co mi się najbardziej podoba. I powiem szczerze, ta trasa zaczyna być fajna. Teraz Grota Walońska to się nazywa. Na głównym szlaku tego by nie było. Zatem idziemy dalej bezdroże. No dobra, jest tu jakaś ścieżka, ale taka nieszczególnie wycieczkowa. Ciekawa anomalia. Na Garminie pokazał, że zboczyłem z trasy, chociaż u źródła, czyli na mapach CZ, szedłem dobrze. A przecież jest to eksport, więc teoretycznie wszystko powinno być dokładnie to samo, a jak właściwie chodzi na to, że nie do końca. Bardzo ciekawe. Och, jak ja lubię stare szlaki. Takie, które mają kilkadziesiąt lat, a może i sto. Bo ten kościół na górze był z XIV wieku, więc kto wie, może ta droga ma również tyle lat. Dlatego, że są fajne, urokliwe, chociaż trochę chybotliwe, ale są też i puste. I można sobie tak szwendać się do woli. Chociaż nie powiem, żeby to było zupełnie puste, bo ktoś tu ewidentnie zbiera drewno. Wracamy powoli z naszego pikniku tutaj. No trudno to nazwać biwakowaniem jakoś tak bardzo, z tego względu, że nasz obóz jest po drugiej stronie tej góry, więc tam wracamy. Aha, strasznie mi się spodobał ten bikover. Bardzo fajny pomysł. Wykonanie nie najgorsze, oczywiście pokrowiec jest odrobinę za ciasny, jak to u Bushmana, ale poza tym
wychodzi, że to całkiem niezła rzecz. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać jako osłona przeciwdeszczowa, bo w tej formie jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale sprawia wrażenie, że może być całkiem nieźle, bo materiał, z którego jest wykonany, czy ten sposób wykonania tego materiału, jest bardzo podobny, przynajmniej ja nie widzę różnicy między normalną osłoną przeciwdeszczową, na przykład od V-Sportu, których używam najczęściej, więc wydaje mi się, a tamte działają całkiem nieźle, no, działają dobrze, skuteczne są. Nie zdarzyło mi się, aby taka osłona mi przemokła, więc zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Różnicą między normalną osłoną przeciwdeszczową, a tym jedyną, jaką widzę, to przeważnie takie osłony mają ściągacz i gumę dookoła. Tutaj jest to linka. Linka, która nie jest elastyczna. Czy to będzie robiło jakąś różnicę? Nie wiem. Zobaczymy. Może to będzie lepsze, a może nie. Czas pokaże.